No hej, ja Cię witam ponownie. O, dzisiaj nie ma wiaterku, tak jak wczoraj miałam problem z nagraniem filmików. No ale jakoś tam ponagrywałam. Przesłuchałam i dzisiaj no jakoś tak chyba mnie usłyszycie. Mimo tego wiatru. Tak sobie właśnie się przemieszczam i sobie myślę, że fajnie jest tak się poszwędzać, jak ja mówię, bez celu, donikąd. Nie patrzeć na zegarek, nie zastanawiać się, co będzie, jak będzie, gdzie pójdziesz, w którą stronę pojedziesz, co się wydarzy, kogo spotkasz, kto się do Ciebie uśmiechnie, jakie zwierzę koło Ciebie przeleci, jaki ptak zaśpiewa i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam na takie wędrówki. Powiem sama z przeszłości, z praktyki, że nie miałam czasu, to jest raz. Nie miałam, bo tak robiłam, że nie miałam, bo wszystko inne było ważne, bo wszystkie czynności i nabieranie sobie na barki pełno zajęć, no to skąd się ma mieć ten czas? Ale teraz już wiem, że tak można, więc dlatego Cię zachęcam. Ja też myślałam kiedyś, że samemu to nie, bo zawsze bym, no nie mam z kim. Miałam takie kumpele, które też nie wychodziły, które były też takie domatorki jak ja. Więc ja sama nigdzie nie wchodziłam, bo uważałam, że samemu to no jakoś tak nie wypada. A teraz wiecie, co mam w nosie, czy to wypada, czy nie wypada. Biegnę sobie na lody, biegnę sobie do kawiarenki, biegnę sobie na piwo, zawsze kogoś tam spotkam. Tak samo w Polsce. Bierzemy chrypkę, piłam mineralną, a ja ostatnio piję bez bąbelku. No, no ale jakoś może dopowiem. Więc kochani, powiecie tak, ze mną nie chce nikt iść, mój mąż nie chce, moja półka nie chce, mój chłopak nie chce. Kurczę, przewieszaj torebkę przez ramię, pryskaj się perfumami, ulubiona pomadka, bluzeczka, spódniczka, co tam kochasz i przed siebie. I mówię Ci, zawsze jest fajny dzień, bo zawsze ktoś się do Ciebie uśmiechnie. Przed chwilą też ktoś mnie mierzył z góry na dół, widać, że wzrokiem zachwycony, bo no wiecie, tutaj tak na sportowo więcej ludzie się ubierają, więc jak zobaczą kogoś tak na szpileczce, no to już jest inaczej. Więc czasami warto ubrać kolor. Ostatnio mierzyłam jakąś bluzkę różową, przykładałam, była bladoróżowa. Jakoś mi tak było niefajnie. Ale dzisiaj wyciągnęłam tą swoją różową, miała być biała. Więc nie tak będzie szkolnie, czarna spódniczka, biała bluzeczka. Więc się tak wyróżowiłam. I wiecie co? Spojrzałam na siebie i ten róż taki fantastyczny. Przed chwilą kupiłam sobie pomadkę też takim jasnym różu, bo kiedyś trochę w brązy wpadłam. Chociaż kiedyś brązów nie lubiłam, potem takie też brzoskwiniowe, a teraz taki róż jasny. I tak mnie do tej bluzeczki to zaśniło. I tak patrzę po tych moich oczach dzisiaj i ta moja buzia taka jest radosna i taka uśmiechnięta i tak jest cudownie. I zauważyłam, że kiedy człowiek z zewnątrz ma taką pustkę, wiecie, taką... Bo pustka to jest nie pustka, że tak Ci pusto, może ktoś mnie źle zrozumie, taka pustkę czujesz. Nie, taka pustka, czyli taka cisza. To jest taka między oddechem jednym, a drugim jest taka moment w sekundach przerwy. To jest taka pustka, w której nie ma nic, a jednocześnie jest tak cudownie. Jest tak bosko, jest tak fantastycznie. Nawet sobie porobiłam fotki i one tak wyszły w tym różowym i tak widzę, tak śnią te moje oczy. Kochani, ja też to odróżniam. Jeżeli jest takie szczęście w człowieku, taka radość, taka euforia, a dzisiaj właśnie tak przepływa przeze mnie, to mimo że byłam taka rano wstałam bardzo zmęczona, śpiąca. Wczoraj poszłam o pierwszej, co u mnie jest raczej jeszcze wczesna godzina. Dzisiaj pospałam po obiedzie i byłam śpiąca. Jeszcze przed wyjściem piłam kawę, ale teraz tak się czuję myka. Tak jakby ktoś mnie czymś obdarował, obsypał jakimiś fajnymi prezentami, komplementami i tak dalej. Ja byłam tylko w perfumerii. Powąchałam sobie trochę zapachu i poczułam się tak jak księżniczka przechadzająca się do pałacu. Ja uwielbiam muzykę, kwiaty, przyrodę, zapach. Jak się znajduję w zapachach, oglądam sobie te wszystkie rzeczy, te testery i mogę sobie powąchać dotknąć i tak dalej. To się przenoszę jakby do innych czasów. Znikam z tej planety i jestem gdzieś taka jakby niewidoczna. Nie widzę wokół siebie nic i nikogo.
a jednocześnie gdzieś tam coś płynie we mnie. Bo tak jakbym była nad strumykiem, jakbym była w górach, jakbym patrzyła w gwiazdy, od słońca, coś takiego, żeby wam porównać, żebyście tam mogli troszeczkę wyobrazić. No to kochani, tak się czuję. A wy, kochane, moje dziewczyny, co dzisiaj porabiacie? Co wy to będziecie porabiały? Czy macie jakiś plan? Czy macie jakieś, nie wiem, sposoby jakieś na siebie, na to, żeby rozbudzić w sobie tą energię, tą miłość, tą radość, wyjście z tego kopciuszka zwanego, wyjście z tej kuchni, jak ja mówię, z tych domowych obowiązków i stać się jak świetliczka na bali. No to kocham was, bo właśnie ja się teraz tak czuję. I jeszcze ten delikatny wiaterek, i jeszcze ten piękny wieczór. I jeszcze nie wiem, co mnie spotka, bo idę oczywiście tam, gdzie idę, zawsze są znajomi, bo tu jest taka moda, że nie musisz się z nikim umawiać, jak przyjdziesz, to zawsze ktoś tam będzie. No to kocham cię bardzo, 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 bardzo. Zapraszam na takie przechadzki, takie bez celu, do nikąd. Nawet zostaw zegarek komórkę, żebyś nie musiała tam zerkać i żeby ci to nie zakłócało czasu. No bye bye.